nie rok. No. Policja ma było wyczerpane. Ej, nie rok, wyszedł. Nie wiem, czy mysz. Ja czekaj jeszcze chwilę, to przybliżę tam. Chalasz mam kafę, masz kulior. Co z wiekami jest? Uwieli. On nie robi nic teraz. Ale chyba jest z wiekami, nie robi się. Robimy, kurde. Ciekiej? No, no są wyzryki, bo nie. Będziemy zrobiła zdjęcie. No. Tylko się nie ruszy. Daj zrób coś. Adi jedna. Ten jak się nazywa? Bernisarkia. Ty musisz to pamiętać. To jest chimera. Szampli biorę w Jakubie. Mówię, i tak słyszysz jak...
Mafia. Edo Kać, taki. A lewa przyjdzie. Ty. Με δυσκολία φέρνει σαν όχι. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει. Inferno. Inferno. No, pogłaszcie dinozaura, pogłaszcie. Grzeczny dinoś, grzeczny. Zrób nam trójce zdjęcia, tylko nie wiem, czy dostanę do jakiegoś. Daj moją teczkę. O, masz, wujek. Się wściekło, no. Rozgrzmek, dupra.
pokłon uznając moją władzę, przyjmuję szczęście i pomyśl. Zeus. Będzie to podróż przez czas, miejsca i historię. Popłyniemy w labirynt opowieści, legend i mitów. Posłuchajcie mojej opowieści, bowiem sami jesteście Demeter, Hera i Hestia. Dlatego, kiedy Rhea powiła Zeusa, podsunęła mężowi do połknięcia kamień owinięty w pieluchę. Młodego boga ukryła zaś w jaskini na wyspie Krecie, gdzie opiekowała się nim koza Amaltea, a nieustannie tańczący szamani zagłuszali jego płacz. Gdy Zeus wyrósł na silnego młodzieńca, jego matka podstępem uwolniła bogów połkniętych przez Kronosa. Rozpoczęła się wielka wojna, którą starożytni nazwali Tytanomachią. Wojnę wygrali młodzi bogowie, którzy podzielili się władzą nad światem, Hadesowi i płodami rolnymi. Hera natomiast w przyszłości została żoną Zeusa. Niedługo cieszyli się młodzi bogowie zwycięstwem, bowiem Gaja, matka wszystkich, nie mogła zapomnieć. Był potężny bóg wulkanów i kowali imieniem Hefajstos. To pod jego okiem w kuźniach, które zakładał we wnętrzach wulkanów, cyklopi dzień i noc wykuwali dla Zeusa straszliwe pioruny. Hefajstos, chociaż wiecznie usmolony i brudny, za żonę otrzymał najpiękniejszą z bogi, Afrodytę, posiadającą cudowną przepaskę, dzięki której... No, ciekawe, czy wyjdziemy z tego labiryntu. No, jeśli coś się spodobało, to nie. Jest to mało.